witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj was zapraszam na projekt Denko. Robiłam ostatnio porządki i powiem prawdę, że tych kosmetyków zebrało mi się mnóstwo. Tak dużo, że nie wiem, czy nie będzie z tego po prostu dwóch filmów, żeby jeden nie trwał nie wiadomo ile. Oczywiście ten drugi za jakiś czas. Dajcie mi swoją drogą znać, będzie mi bardzo miło, jak napiszecie w tym momencie, czy wolicie długie filmy, czy krótkie. Jeżeli nie chce wam się tracić czas na pisanie komentarza, długie mam na myśli tak około 35 minut. Jeżeli nie chce wam się tracić czas na pisanie komentarza, to wystarczy, że zostawicie mi literkę D lub K i wtedy wszystko będzie jasne. To co, nie przedłużam, zapraszam was gorąco do oglądania i lecimy z tym koksem. I pierwsza rzecz, którą wrzuciłam, to chusteczki Bambino. Są to chusteczki, które zawsze używam do... No muszę mieć je przy sobie, bo zmywam pozostałości makijażu, ewentualnie coś z twarzy i tak dalej, i tak dalej. I wcześniej używałam tych różowych, teraz przerzuciłam się na te bezzapachowe, które mają 98% wody. I powiem wam, że są naprawdę fajne. Bardzo lubię chusteczki Bambino. Jeżeli myślałyście o tym, żeby je na przykład kupować dla starszych dzieciaków i się martwicie, że dzieciaki otworzą wam to opakowanie i je powygrzebują, to informuję, że raczej to się nie stanie, ponieważ wątpię, żeby małe łapki sobie poradziły z tym, skoro ja za każdym razem mam problem z tym otwarciem. Ale chusteczki Bambino nadal, słuchajcie, moje ulubione. Przez moment używałam jakichś droższych, które skądś mam, nie wiem skąd, jakieś Mustelli, nie Mustelli. I one były, słuchajcie, nasączone aloesem i nie jestem po prostu w stanie znieść tego zapachu. Tradycyjnie płyn do kąpieli Isany lawendowy Good Dreams, jak zwykle polecam, choć tutaj wkracza również płyn lawendowy marki Balea. Co prawda tutaj mamy większą pojemność, bo 750 ml, tutaj mamy pół litra. Ten kosztuje chyba 6,49. Ten kosztuje 5,49, no i jest większy, ale powiem wam, że ten płyn to jest naprawdę sztos. Przepięknie pachnie, naprawdę czuć tą lawendę, no i jest no, świetny. Natomiast ten, no to wiadomo, tani, duży i dobrze się pieni. Ale jeżeli myślałyście o naprawdę fajnym płynie lawendowym, to gorąco polecam ten marki Balea do kupienia, oczywiście w drogerii DM. A ja pokazuję, że przy okazji swój klasyczek z Isany zużyłam. Dalej muszę wam opowiedzieć przedziwną historię, nie wiem, czy się do niej przyznawać. Zużyłam również, powiedzmy, że zużyłam piankę do mycia twarzy marki Hitone. I to jest pianka, która pojawiała się, wydaje mi się, w ulubieńcach, a jak nie, to powinna, bo jest to pianka z bardzo dobrym składem, bezzapachowa, bardzo delikatna do mycia twarzy. Oni mają też tą drugą taką wersję już dla cer bardziej, że tak powiem, problematycznych, czyli atopowych i tym podobnych historii. Ta jest taka bardziej uniwersalna. No niemniej jednak tutaj mamy 98,6% naturalnych składników i używam sobie tej pianki, używam i byłam bardzo z niej długo zadowolona, aż w końcu ostatnio mówię, kurczę, ona miała być bezzapachowa, a ja tutaj czuję zapach. Ale jakby zaczęłam ten zapach czuć niedawno, więc uznałam, że no mała wtopa, może mi się odblokowało coś w zatokach i zawsze ten zapach był, tylko ja go wcześniej nie czułam. Co więcej, mówiłam, że ona jest bezzapachowa, bo się sugerowałam informacją od producenta. Ale ten zapach zaczął mi coraz bardziej przeszkadzać. No i sprawdziłam datę ważności i ona była ważna do lutego. Więc pożegnałam się z końcówką pianki, nie polecam używania po terminie, natomiast jeżeli szukacie fajnej, naturalnej pianki do mycia twarzy, to te z Hitone są naprawdę bardzo fajne i chyba cały czas na Hitone jest rabat 30% na hasło I Love Box na ich stronie. W ramach porządków znalazłam produkt, o którym sobie automatycznie przypomniałam i nie wiem, czy w tym roku również się na niego nie zdecyduję. W związku z wakacjami i w ogóle latem, to jest, słuchajcie, Sea Water Mist marki Alaxo. No właśnie, ale czy marka Alaxo jeszcze jest z La Rosa? Bo skoro oni wycofali te płatki, to ja nie wiem, czy w ogóle ta marka nie znikła. No nic, szkoda, jeżeli tak jest, muszę to zweryfikować. 80 ml i to jest, słuchajcie, genialna mgiełka nawilżająca. Ja ją uwielbiam stosować w lato i uwielbiam właśnie jej pojemność, tą 80 ml. W ogóle opakowanie jest plastikowe, ma fajny atomizer i muszę czegoś poszukać.
Dam znać, jak coś znajdę, ale chyba sobie w ogóle zostawię to opakowanie, bo ono będzie fajne, ewentualnie, żeby coś tutaj sobie przelać. Bardzo fajna mgiełka nawilżająca. Ja powiem Wam, że o ile tak generalnie w ciągu roku, może Wam się nie wydaje, patrząc po moich filmach, ale ja nie jestem zbzikowana jakoś na punkcie pielęgnacji. Jakoś przed nakładanie tych wszystkich kremów, mgiełek i tak dalej, to nie jest dla mnie żaden rytuał spa, ani rytuał w takim znaczeniu, że mnie to nie relaksuje, raczej to odbębniam. Trochę, żeby się jak najszybciej pozbyć tego rytuału. Ale właśnie w lato mam trochę, za przeproszeniem, takiego, nie, to będzie brzydkie słowo, kota mam, właśnie na punkcie nawilżania, bo po prostu czuję taką bardzo mocną potrzebę. I w lato nakładam paradoksalnie dużo więcej pielęgnacji na twarz, na ciało, na włosy, niż robię to przez całą, przez cały rok. O, do tego generalnie zmierzam. Słuchajcie, zużyłam ten peeling z Isany, już Wam chyba o nim mówiłam w jakichś ulubieńcach, właśnie w kategorii po prostu zdania relacji. I jest to peeling Isana Soft Skin, cukrowy peeling z... Był cukrowy, a nie solny? Z olejem z pestek granatu. No dobra, cukrowy. Wiecie co? Nie wiem czemu ja sobie wymyślałam, że to była sól, bo to było takie bardzo drobne były te kryształki. Peeling bardzo przeciętny, o dosyć spoko zapachu, ale... za bardzo dla mnie oleisty, jakby kiepsko się mieszało, bo ilość tych drobin, tych kryształków była strasznie duża. I kiepsko mi się, powiem Wam, mieszało jakby warstwę olejową z tym. Przez co jakby na początku praktycznie nakładałam na siebie, chlupałam olejem, a z kolei później ten cukier mi się tak skawalił, że musiałam tam... Nie, 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 wiecie co, przepraszam, właściwie to po prostu nie polecam, moim zdaniem nie warto. Nie, 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 nie urabiajmy ideologii. Mam tutaj również, słuchajcie, największy bubel, jaki istnieje i jest to produkt, przy którym sobie obiecałam, że jak kupiłam, to zużyję, ale ja po prostu nie dam rady. Opowiem Wam również więcej na jego temat w ulubieńcach, muszę pamiętać, żeby go zostawić, ale ja po prostu już go dynkuję. I jest to Liren Oh Just Peachy, masełko do demakijażu. Ja to kupiłam w Rossmanie, jeszcze tylko spojrzę, tak, mamy jak w informację. Masełko rozprowadzić w palcach i delikatnie wmasować w skórę twarzy oraz powiek. Do rozpuszczenia makijażu dokładnie spłucz wodą, stosuj solo lub jako pierwszy krok oczyszczania dwuetapowego. Jako stosuj solo, nie, nie, nie. Właśnie to mnie strasznie denerwuje, że na tych niektórych produktach drogeryjnych walą takie kocopoły, jakby wiecie, sprzed lat. No, no nie. Ale, proszę bardzo, tak wygląda produkt. I już teraz, tak w telegraficznym skrócie, tyle go zużyłam, naprawdę miałam dobre chęci. Mi akurat zapach tego produktu nie przeszkadza. Jest taki syntetyczny, brzoskwinkowy, ale spoko. Trochę pachnie jak Iced Tea brzoskwiniowe Liptona. Natomiast słuchajcie, to co ten produkt robi z moimi oczami, tego nie robi, nie wiem, nie robił chyba żaden produkt od niepamiętnych czasów. To jest po prostu ból. To jest ból, to jest pieczenie. Wczoraj ostatni raz stwierdziłam, że dobra, może to były jakieś przypadki, może miałam podrażnione oczy, bo ja bardzo często przecież po demakijażu mam czerwone oczy, zaczerwienione. I wczoraj siedziałam, coś tam robiłam wieczorem i po prostu z jednego oka non stop ciekła mi łza, nie byłam w stanie tego opanować. Jest to produkt, który moim zdaniem szalenie podrażnia oczy, ma beznadziejną konsystencję. W ogóle jest daremny na maksa. Mówię, więcej opowiem w tych ulubieńcach w kategorii bubla, ale informuję, że ja to dękuję. To jest porażka. To jest po prostu porażka, jakiej świat nie widział. Nie kupujcie tego. Szkoda naprawdę pieniędzy. Kurde, po prostu nie. Dalej dękuję również olejek, który dękuję, ale on pójdzie do oddania. Przepraszam Was za ufajdane opakowanie, ale on po prostu stał tam na wannie. Oczywiście go wyczyszczę, nim komuś przekażę dalej. Jest to olejek do mycia twarzy marki Creamy Kalahari Pure. No i tutaj zadziała się ciekawa historia, nawet pytałam Was o to, bo już sama zgłupiałam. Ja uwielbiam olejek marki Creamy Moringa Pure i cudownie on mi zmywał makijaż, był świetnym produktem. I on jest przeznaczony domyślnie dla cery bardziej suchej, natomiast dojrzałej, natomiast olejek w wersji Kalahari, kiedyś go nie było, on się pojawił później, miał być przeznaczony dla cery mieszanej lub tłustej, o ile pamięć mnie nie myli. Choć tu jest napisane przeznaczony do każdego typu skóry. A, rekomendowany w szczególności dla cery tłustej i mieszanej, okej. Okay. No i to jest daremne.
I nie wiem jakby co tutaj się zadziało. Znaczy ja wiem, że to są inne składniki, tylko powiem prawdę, nie spodziewałam się tak dużej różnicy między olejkiem Moringa Pure a Kalahari Pure. Kalahari Pure idzie do oddania. Nie polecam zdecydowanie tego produktu, bo on wszystko robił źle. Nie podobało mi się uczucie, jakie zostawiał na twarzy, źle mi zmywał ten makijaż, miałam takie, no nie. A przypomnijmy, że jednak są to stosunkowo drogie produkty, więc nie, zdecydowanie nie. Dalej słuchajcie, zużyłam marki Bioorganic, żel pod prysznic Mango i Aloes. Bardzo lubię markę Bioorganic, lubię ich produkty. No i ten żel Mango i Aloes również był bardzo fajny, miał ładny zapach. Przyjemne opakowanie, z którego dobrze się wydobywało produkt, bo to już ten moment, ten wiek, kiedy zwracam uwagę na takie rzeczy, szczególnie po żelach z Planety Organiki. Więc z Planety Organiki chyba tak, tam była taka daremna konsystencja i daremne po prostu opakowanie. Ładny zapach, dobre działanie, nawilżający, dobrze nawilżający ciało, no i oczywiście 98% składników pochodzenia naturalnego, więc jeżeli jesteście fankami tego rodzaju produktów, które są lepsze składowo, no to gorąco polecam ten z Bioorganic. Dalej słuchajcie, zużyłam również to i to jest produkt, który mnie bardzo zawiódł, to jest marka od Świnki, produkt koreański. I to jest Elastic Pore Cleansing Foam. Znaczy, zawiódł. Też nie do końca. To miał być produkt 2 w 1. On trochę przypomina mi taki produkt marki Son by Me, który działa dokładnie w ten sam sposób. Czyli albo można było tego używać jako produkt do normalnie oczyszczania twarzy. On był taki czarny, nie będę otwierać, bo zaraz mi się tutaj, wiecie, coś jeszcze, ta końcówka, znając życie, wyleje. Albo można było go traktować jako maseczkę. Czyli po prostu nakładać go na twarz, zostawiać na chwilę i on miał lekko oczyszczać twarz. No i ja go zamówiłam z myślą o opcji pod tytułem maseczka. No i to nie zdaje w ogóle egzaminu. Jako produkt do oczyszczania twarzy jest spoko, ale szału też nie robi. Absolutnie nie może się równać z moim All Clean White Clay Foam marki Heimish. Do tego generalnie zmierzałam. Tamta pasta z białą glinką jest cudowna i powiem wam, że patrząc na to, że to jest chyba nawet podobna cena, no to nie. Dalej słuchajcie, zużyłam coś, co oszczędzałam właśnie. I jest to bardzo nie YouTube'owe, z racji tego, że to opakowanie po prostu przeszło dużo. I to jest marka Hemp King i budyniowy peeling do ciała. I to jest ten cudowny peeling, to jest moje chyba trzecie opakowanie. To jest peeling z olejkiem konopnym, olejem monoi i to naprawdę pachnie wyjątkowo. To jest jakiś zapach dla mnie faktyczny spa. I nakładanie tego peelingu, bo ile tej pielęgnacji takiej, wiecie, to mnie nie relaksuje, o tyle nakładanie tego peelingu, to był naprawdę balsam dla mojej duszy. Dalej słuchajcie, zużyłam również żel do mycia twarzy, który był u mnie, uwaga, dum, od grudnia. I jest to żel Sephory, bardzo taki delikatny, 99% składników, 99% składników pochodzenia naturalnego. Ja go dostałam od męża na gwiazdkę w ramach jakiegoś tam dodatku do prezentu. I to był żel z kwasem amino. I powiem wam, że to był ciekawy produkt, bo on był taki bardzo delikatny, nawilżający, dobrze się sprawdzał tej pielęgnacji porannej, do wieczornej. Potem oczywiście, jak to zwykle u mnie bywa, po jakimś czasie denerwował mnie już jego zapach. Nie potrafię powiedzieć, czym to pachniało, może takim właśnie aloesem. Coś mi tutaj jakby nie leżało, on miał też taką konsystencję jakby lekko galaretkowatą, natomiast generalnie był bardzo dobrze nawilżający i bardzo delikatny, więc do pielęgnacji porannej faktycznie bardzo dobrze mi się spisywał. Z racji tego, że testowałam po prostu po drodze inne produkty, no to właśnie ten u mnie siedział aż od grudnia. Zużyłam płatki również Eveline, złote tym razem, moje ulubione płatki pod oczy, te drogeryjne, takie sprzedawane, wiecie, jedna para, to są te Eveline niebieskie. Te były złote, a więc niby rozświetlające i muszę powiedzieć, że też były spoko. Są płatki hydrożelowe, ale one bardzo dobrze się trzymają, choć wolę te niebieskie. Kolejny raz polecam, jeżeli szukacie właśnie płatków pod oczy, takich na jedno wyjście, no to te z Eveline są świetne, są tanie, nie spadają, robią to, co mają robić, dobrze też przenika przez nie zimno, więc można je wcześniej spokojnie wstawić do lodówki i moim zdaniem są naprawdę fajne.
I tak myślę sobie, że już będziemy się chyba zbliżać do końca, więc wybierzmy jeszcze losowo jakiś produkt. Maszyna losująca włączona, to wybierzmy może mydełko Glam Shop, odtlamiacz. Chciałam nie kupować kolejny raz, bo było mi szkoda kasy. Chciałam kupić, słuchajcie, znaczy nie chciałam kupić, znalazłam w domu, że mam jedno mydło zwykłe, klasyczne, w kostce, Dermaglinu z zieloną glinką i myślałam, że ono mi spokojnie zastąpi to mydełko. Otóż nie zastąpiło, niestety nie. Ja muszę mieć po prostu mydełko odtlamiacz, ono bardzo szybko mi oczyszcza gąbkę i po prostu przy tamtym mydle męczyło mnie to. Co więcej, gąbka nie była idealnie doczyszczona. Na początku mi się wydawało, że tak, ale potem się okazało, że jednak gdzieś w niej cały czas zastyga jakiś podkład. Czyli, że nie jestem w stanie jej oczyścić tak do zera, jak ma to miejsce w przypadku tego mydełka. Jedyne, nad czym powiem Wam ubolewam w kwestii produkcji plastiku, to to, że Hania nie sprzedaje samego tego mydła. No bo na cholera jakby co jakiś czas mi kupować znowu to plastikowe opakowanie, wolałabym kupić sam wkład i sobie do tego plasticzku przykładać. Pewnie to się po prostu nie opłaca, więc stąd taki właśnie manewr. Natomiast no, ja bardzo dalej polecam, z tym, że ja przypomnę, że ja używam tylko i wyłącznie gąbki z Glam Shopu. Z tego względu, że moim zdaniem jest absolutnie najlepsza. Mówię o tym nie bez powodu, bo wiele osób mówi, że to mydełko im nie domywa gąbek innych marek, na przykład Real Technique. Pewnie jest to kwestia oczywiście jakiejś tam porowatości gąbki. Ja to mydełko uwielbiam. Dobra, i tym samym kończę to denko w tym momencie. I właśnie idzie do mnie, słuchajcie, moje zamówienie z Glam Shopu, między innymi właśnie z tym mydełkiem. Znaczy między innymi kupiłam aż trzy rzeczy. Mydełko, odtlamiacz, gąbkę nową, bo widzę, że wydaje mi się, że kiedyś te gąbki były troszeczkę bardziej trwałe, ale może mi się wydaje. Generalnie taka gąbka starcza mi, już kiedyś komuś to podawałam, bo patrzyłam po dacie zamówień, tak pi razy drzwi na 6 miesięcy. Myślę, że przy tej eksploatacji to i tak jest to dobry wynik, patrząc na jej cenę, ale właśnie stwierdziłam, że i tak jak mam kupić to mydełko, chciałam też kupić puder Aksamit i go kupiłam, o ile pamięć mnie nie myli. Właśnie z tego względu, że niestety, ale mój puder się uszkodził. Więc mówię, dobra, to i wezmę już tą gąbkę, będę miała to z głowy. I to tyle. Kochani, serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam Was rzecz jasna do kolejnych filmów. Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie kciuka do góry, zasubskrybujecie kanał, jeżeli jeszcze tego nie czynicie, oraz napiszecie komentarz, abstrahując od tego, czy wolicie długie, czy krótkie filmy, to jak napiszecie komentarz a propos albo tego, co przed chwilą widzieliście, albo tego właśnie, czy interesuje Was w ogóle asortyment drogerii DM. Ja już o to pytałam na Instagramie i niby ludzi interesuje na Instagramie, na które oczywiście Was serdecznie zapraszam, bo tam jestem bardzo aktywna, jeśli chodzi o Instastory. Pytałam na ten Instastory i no niby większość interesuje DM. Z drugiej strony film z makijażem z DM-u się za bardzo nie klika. No i teraz pytanie, interesuje Was ta tematyka balei choćby, czy nie? To gdzieś też chciałabym wiedzieć i przede wszystkim, czy interesuje Was również interesują Was testy kolorówki z DM-u. To również możecie dać mi znać. Dziękuję serdecznie, miłego dnia, pięknego słoneczka i ciepła Wam życzę, bo ostatnio, słuchajcie, są strasznie chłodne wiatry. Nie wiem jak u nas, u Was, ale u nas wczoraj i dzisiaj jest dokładnie to samo. Jest tak przenikliwy, zimny wiatr, że nawet słońce nie pomaga. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.